Hej, dzisiaj zapraszam Was na filmik z zakupami do domu, czyli tak zwany home decor home. Trochę rzeczy mi się zbierało, ale przyznam szczerze, że nie kupowałam tego w jednym momencie, więc one wszystkie były już gdzieś tam w swoich odpowiednich, tych takich przydzielonych miejscach i pozbierałam je wszystkie. Stwierdziłam, że zrobimy taki haul, bo dawno go nie było. I generalnie powiem Wam, że ja już bardzo dużo rzeczy mam do domu, które potrzebowałam, więc większość rzeczy to są takie, które po prostu gdzieś tam mi się spodobały, które dostałam, bo też tu bardzo dużo będzie rzeczy, które dostałam na przykład w przypadku, kiedy ktoś mnie odwiedził, ktoś nas odwiedził i po prostu przyniósł coś ze sobą, ale są to fajne, praktyczne rzeczy, ale jest również kilka takich fajnych, które naprawdę pięknie wyglądają, bardziej dekoracyjnych. I jedną z takich właśnie tych dekoracyjnych, pięknych rzeczy jest kominek, który dostałam od siostry ostatnio na urodziny, które miałam. Powiem Wam, że jest przecudowny. Ja w życiu nie marzyłam, że taki właśnie kominek będzie w moim posiadaniu. On jest oryginalnym kominkiem z Yankee Candle. I kiedyś, kiedy szukałam kominka, to po prostu widząc właśnie te oryginalne z Yankee Candle, po prostu byłam przerażona, kiedy zobaczyłam cenę, bo one były w granicach 100 zł, przynajmniej na Allegro. Ten natomiast, jak widzicie, jest w ogóle wyjątkowy. Podejrzewam, że no krocie kosztował, no ale nie zmienia to faktu, że jest po prostu cudowny. Wygląda jak taki ręcznie, może jest nawet robiony ręcznie, robiony witraż. Przecudowny, daje światło. Do tego siostra dołączyła mi kilka wosków. Tutaj w tej chwili jest taki o zapachu wedding day, czyli po prostu cudo, cudo. Powiem, że jest cudowny ten zapach. Ja miałam ten o zapachu tego tak zwanego dzieciaczka, czyli ten, no nie pamiętam, jak on tak się nazywał. I ten bije właśnie wedding day go o głowę. Także naprawdę jest cudny, naprawdę polecam serdecznie ten wosk, więc to jest pierwsza rzecz, kominek, który uwielbiam. Natomiast kiedy mówiłam o tym, że potrzebuję właśnie kominka do wosku, bo skończyły mi się wszystkie świeczki, to szukałam też takiego, który mogłabym sobie nabyć, który nie kosztowałby tak dużo. I kupiłam kominek, kupiłam w jakimś tam sklepie drogeryjnym za 10 zł, miał być biały, takie było założenie, ale niestety w kolorze białym po prostu nie było takich, które byłyby w odpowiedniej cenie, a ten tutaj, który znalazłam, kosztował 10 zł, widzicie, tutaj też jest wosk, więc mam w tej chwili dwa kominki, ale nie ukrywam, że z tego pierwszego jestem po prostu mega zadowolona i naprawdę cudowny, po prostu fantastyczny prezent. Jeśli chodzi o takie jeszcze właśnie praktyczno-dekoracyjne rzeczy, to mam tutaj taki słoik z Pepco, który kupiłam za dokładnie 9,99 i tutaj trzymam w tej chwili owocowe herbaty. Ja bardzo lubię takie słoiczki, mam takie miejsce właśnie w szufladach, gdzie mogę sobie to wszystko postawić i tutaj jest oczywiście napis Home Sweet Home, więc oczywiście wszystko w tej chwili z takimi napisami jest, ale rewelacyjnie on wygląda i bardzo dobrze pasuje właśnie do reszty rzeczy. Jeśli chodzi o te właśnie wąski, jeszcze tutaj wracając do kominka, to trzymam je w tej takiej świeczce, która była z firmy Bolsius. Tutaj mam właśnie włoskie takie pozaczynane, wśród nich właśnie ten wedding day, o którym Wam wspominałam. No i z jeszcze takich ładniejszych rzeczy, natomiast prezentowych, to jest coś takiego, co pochodziło z Home & You i to jest właśnie z takim ptaszkiem, jak widzicie, taka klatka, która może służyć, podejrzewam, na biżuterię. Ja jeszcze nie wykorzystałam tego, nie wiem, jakoś tak nie do końca to wiem, do czego ma mi to służyć. Jak widzicie, tutaj jest jeszcze etykietka i myślę sobie, że tu chyba właśnie będę jakąś biżuterię umieszczała. Nie wiem, jeśli macie jakieś pomysły, to dajcie mi znać, co ja mogę tutaj właśnie chować. Wygląda to pięknie, jest bardzo oryginalne, natomiast no, nie do końca wiem, jakie miałoby to mieć przeznaczenie. Ponieważ ja biżuterię raczej noszę stale cały czas tą samą, czyli jest to biżuteria złota, nie taka ozdobna, więc za bardzo nie mam nawet co tutaj powiesić, ale jeśli macie propozycję, to dajcie mi znać. Jako że to jest prezent, to też Wam nie powiem, ile kosztował, bo nawet nie sprawdzałam, uważam, że to jest troszkę takie nie na miejscu. No i z praktycznych rzeczy tutaj pokażę Wam rzecz, którą uważam, że każda kobieta w każdym domu po prostu powinno coś takiego być. To jest depilarka, golarka do swetrów z firmy Łucznik i ja kiedyś miałam taką golarkę, która była na baterię i szybko zdecydowałam, że nie chcę, kiedy ona mi się zepsuła, to szybko zdecydowałam, że po prostu nie chcę więcej żadnej takiej na baterię i zdecydowałam się na taką, która ma kabel i to jest rewelacyjne rozwiązanie, ponieważ możemy to po prostu ładować na kabel w momencie, kiedy bo to wygląda w ten sposób, że możemy to używać na kablu, czyli pobierając po prostu prąd z gniazdka,
Albo możemy przez jakiś tam czas naładować sobie tą golarkę właśnie na kabel, na prąd i wyciągnąć ją, ona również przez jakiś tam czas ma zasilenie i daje radę bez kabla. Także jest rewelacyjne rozwiązanie. Jeśli macie na przykład różne tam swetry, bluzki i tak dalej, które lubią się kulkować tak zwanie, czyli po prostu, no wiecie, takie kuleczki się pojawiają na ciuchach, to jest rewelacyjne rozwiązanie, a taka golarka w Auchan była kupiona przeze mnie za kwotę nie więcej niż 25 zł, także uważam, że inwestycja godna i warto coś takiego mieć u siebie w domu właśnie. I tylko zwróćcie uwagę, żeby to było z kablem, chyba że lubicie na baterię, bo potem jakby to jest gra nie warta świeczki, bo tam są dwie baterie, te baterie bardzo szybko się zużywają i później trzeba kupować następne, a baterie cały czas wymieniając, to jest takie uciążliwe, musicie mieć ciągle na zmianę, więc ja uważam, że na kabel to jest dużo lepsze rozwiązanie, dużo bardziej funkcjonalne, no i tańsze przede wszystkim. I tutaj pokażę jeszcze Wam z Auchan, bo tak idąc właśnie tropem Auchan, kupiłam sobie takie jakby podstawki pod gorące na przykład garnki czy jakieś patelnie. To jest takiego chyba silikonu, takiego gumowego silikonu w kolorze właśnie takim pięknym limonkowym. Jak położymy to sobie na przykład na stole czy gdzieś tam na jakimś blacie, no to wtedy mamy pewność, że nic nam się nie odparzy, nic nam się po prostu nie zepsuje, na przykład blat czy stół. Rewelacja. Powiem Wam szczerze, że myślałam, że to jest jakieś takie, to są groszowe sprawy, kupiłam to za chyba 6 czy 7 zł, więc w sumie trudno powiedzieć, czy to jest dużo, czy mało, jak na takie coś, no to może i nie jest to mało, ale naprawdę cudowny ma kolor, mi się przede wszystkim ten kolor spodobał, zdecydowałam się właśnie na dwie sztuki. I teraz rzecz jeszcze taka bardzo praktyczna, to jest mata. Mata, którą od dłuższego czasu już miałam zamiar kupić, ona pochodzi z firmy X-Start i to jest mata przezroczysta, taka, która również miała dostępne kolory inne, nie pamiętam już jakie, ale żaden mi nie pasował do kuchni, bo tutaj zamiarem moim jest to, aby wyłożyć nim szuflady i na przykład jakieś takie pudełka, które mam plastikowe, które lubią się po prostu przy otwieraniu przesuwać, to myślę, że właśnie to ta mata spowoduje, że one przestaną się, przestaną się przesuwać i też to jest takie funkcjonalne, ponieważ łatwiej się to czyści, można to wyciągnąć, można to wymyć, wyczyścić, nie trzeba wyciągać całej szuflady. Tutaj jest 150 metrów na 50 metrów szerokości, więc jest w kolorze przezroczystym, długo czegoś takiego szukałam, a właśnie kupiłam w Leroy Merlin i ona kosztowała mnie ta mata 20 bodajże złotych, czy 23 zł, także coś takiego. No i właśnie jeszcze w Leroy Merlin kupiłam z firmy, uwaga, uwaga, z firmy Kurber, tak po prostu, coś takiego, to jest, już Wam mówię, no właściwie to widać, co to jest po prostu przybornik na, tak, przybornik na po prostu wkłady szuflad rozsuwane, czyli przybornik na sztućce. I tutaj nie byłoby nic takiego fantastycznego, gdyby nie to, że to jest właśnie rozsuwane, czyli jeśli mamy na przykład szufladę na sztućce taką nieproporcjonalną, albo mamy większą, albo po prostu mamy problem, że wszystkie te takie pojemniki na sztućce są ciuty za małe, to tutaj możemy sobie fajnie ten problem rozwiązać, ponieważ możemy sobie rozsunąć tyle, ile potrzebujemy. I ja uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, poza tym właśnie kolor szary jak najbardziej mi tutaj pasował, więc ja miałam jakieś takie poskładane elementy czerwone, białe, przezroczyste z różnych tam firm, żeby właśnie jak najwięcej tego miejsca zagospodarować. A tutaj właśnie znalazłam coś takiego, już przymierzałam do szuflady i pasuje idealnie, także polecam Wam serdecznie w Leroy Merlin również kupione. Też w granicach do 25 zł to kosztowało, więc widać, że jest takie solidne. Może te rozsuwane części są takie mniej solidne, ale ta środkowa jest jak najbardziej w porządku i myślę, że będzie to fajne. Tutaj jest napisane, że te rozsuwane części mają plus 10 cm, także możemy sobie, mówię, dowolnie to rozsunąć, ale nie musimy, może to tylko i wyłącznie też w takiej formie iść, także bardzo mi się takie rozwiązanie spodobało. No i pokażę Wam jeszcze taką fajną rzecz, taki fajny gadżet, to jest otwieracz, słuchajcie, do wina. To po prostu jak ja to zobaczyłam, to mówię, co to jest w ogóle, wygląda to dziwnie, wygląda troszeczkę jak gdzieś taki, ja to wiecie z czym skojarzyłam, z konikiem polnym, bo patrzcie, jak tak spojrzymy, to dziwnie to tak wygląda właśnie jak konik, tu ma oczy, tu ma nos, no ale dobra. Coś takiego dostaliśmy w prezencie, to jest otwieracz właśnie do win, to jest stojaczek, natomiast tym właśnie otwieramy zupełnie bezproblemowo wino. I ja nie piję tak dużo wina, żeby była jasność, to nie o to chodzi, że ktoś tutaj zasugerował się tym, żeby pijemy tak dużo wina i po prostu coś takiego potrzebujemy, ale faktycznie te otwieracze potrafią być takie upierdliwe trochę i dosyć ciężko te wina się otwiera po prostu takim otwieraczem, a tutaj nie ma kompletnie problemu. Ja zawsze mam, znaczy ja mam zawsze problem, że zastanawiam się, co mam z tym zrobić, ale to tutaj widać, że jest po prostu ta sprężynka taka, ale nie sprężynka, ten taki
taka część pozwijana, rurkowana. I to po prostu wkładamy, dosłownie odginamy i mamy otwarte wino. Także jest to po prostu szybkie, bez żadnego tam majstrowania, bez żadnych zbędnych wysiłków. Jest naprawdę fajna sprawa, bo nie tyle, że zajmujemy trochę miejsca, ale też całkiem fajnie wygląda, więc w sumie jest to taki fajny gadżet, również ładnie wyglądający. Cóż jeszcze? Mam doniczkę, właściwie donicę, którą kupiłam z kolei w Realu. I to był też zakup przypadkowy, dlatego że w sumie nie miałam zamiaru kupować nic właśnie w tym Realu do domu. Natomiast okazało się, że no po prostu bardzo nam się spodobała. Jest, uważam, taka unikatowa, bardzo ładna. To jest taka doniczka, która prawdopodobnie, bo też nie mam tego pewności, jest mrozoodporna. I bardzo dobrze, bo ja właśnie pomyślałam o niej jako o doniczce, którą postawię przed dom i tam stawię sobie jakiegoś, nie wiem, większego kwiata, jeszcze nie mam pomysłu. I ona, słuchajcie, ta szerokość kosztowała i wielkość kosztowała 40 zł, więc uważam, że jak za taką donicę, która nie ma też podstawki w sumie, no to jest naprawdę cena atrakcyjna, ona jest niesamowicie ciężka, taka masywna, więc o taką właśnie mi chodziło, ponieważ niestety, słuchajcie, u mnie, no, ja tak zachwalałam, ale po prostu, nie wiem, czy wy pamiętacie, takie robiłam doniczki, malowałam je ręcznie, z drewniane takie, które postawiłam przed dom na parapecie, po prostu zostały mi skradzione w ogóle, część rzeczy takich, które były postawione z kwiatami, po prostu sprzed domu zostały mi ukradzione. Więc ja nie będę tego komentować, bo tak naprawdę jest to po prostu świństwo. Osobiście uważam, że jeśli komuś coś się podoba, no to po prostu trzeba je ze sklepu sobie kupić, a nie kraść, więc nienawidzę czegoś takiego. Tym bardziej, że pamiętam, bardzo dużo mi to frajdy sprawiło, ale też bardzo jakby byłam związana sentymentalnie z tymi doniczkami, ponieważ sama je stworzyłam, sama je malowałam, zajęło mi to trochę czasu, kupiłam odpowiednią farbę, więc bardzo mi było przykro, kiedy te doniczki po prostu ktoś mi sprzedał sprzed nosa, więc zdecydowałam, że więcej nie będę kupowała jakieś takie rzeczy, które mają dla mnie jakąś tam wartość, nie tyle materialną, a właśnie taką, no nie wiem, sentymentalną, czy taką, której więcej pracy poświęcę. I zdecydowałam, że zwykłe doniczki takie plastikowe, takie najzwyklejsze na kwiaty, właśnie przed domem, na parapetowe, to po prostu użyję normalne plastikowe, najprostsze. Jeśli nawet ktoś będzie chciał, komuś się będą tak bardzo te kwiaty podobały, to śmiało niech sobie bierze. Ja do tego sobie dokupiłam taką farbę, która mnie kosztowała dosłownie, pamiętam, 5 albo 7 zł w kolorze właśnie jasnozielonym, ponieważ ja nadal mam, jak widzicie, fazę na taki limonkowy kolor i bardzo mi się to podoba. Więc jest to taki kolor jasnozielony i to jest farba Bondex, ona jest na wszystkie podłoża i jak najbardziej może być używana na zewnątrz, czyli na dworze, tutaj nic się z nią nie dzieje. I te plastikowe, zwykłe, takie metrowe, czy tam 1,50 m, takie te plastikowe doniczki planuję, doniczki, no te takie opakowania, nie wiem jak to nazwać, planuję po prostu pomalować na zielono, tak żeby to ładnie wyglądało, ponieważ po prostu nie będę kupowała czegoś, nie wiadomo jak fajnego, drugiego, po to, żeby ktoś po prostu sobie to wziął i spożytkował dla siebie. Więc to jest też taka farba, którą zakupiłam właśnie do tych doniczek. I ostatnia rzecz, tak patrzę, z tych zakupów domowych, a właściwie no, w tym momencie prezentów, bo to jest też prezent, to jest chyba największa rzecz, którą właśnie chciałam wam pokazać, to jest taki, jak to się nazywa w ogóle, maszynka do mielenia. O, słuchajcie, maszynka do mielenia Zelmer, wcale jej nie potrzebowaliśmy tak naprawdę, jeśli potrzebowaliśmy mielone mięso, to po prostu kupowaliśmy mielone mięso, ale z tego co patrzę, to po prostu ten produkt ma również tutaj różne inne funkcje, bo można na przykład, to jest strasznie ciężkie, bo można na przykład, tego nie zobaczycie prawdopodobnie, ale można tutaj na przykład warzywa sobie zrobić z tego plasterki, czy jakieś tam wiórki, czy jakieś zupełnie tam inne rzeczy, wszystko można pomielić, więc jest bardzo fajnym rozwiązaniem, my dostaliśmy to na prezent, bo wiecie jak to jest, jak się ktoś wprowadzi na nowe mieszkanie, my już mieszkamy co prawda rok, ale kiedy na przykład przychodzą goście, którzy jeszcze nie byli u nas w mieszkaniu, no to z reguły taką tradycją jakby jest, że przynosi się coś ze sobą na to nowe mieszkanie i tak też było w tym przypadku, więc bardzo dużo rzeczy swego czasu jeszcze czasami zdarza się, że dostajemy właśnie jako taki prezent na nowe mieszkanie, więc właśnie dostaliśmy tą maszynkę, która myślę, że się przyda i myślę, że jest fajnym rozwiązaniem, a widziałam ją w sklepie ostatnio za chyba w granicach, nie pamiętam, czy 200, czy 250 zł, także na pewno byśmy sami sobie czegoś takiego nie kupili, bo nie mieliśmy jakiejś takiej super potrzeby, ale podejrzewam, że myślę, że ona się po prostu no, nam sprawdzi jak najbardziej, tylko tyle, że miejsca po prostu dużo będzie pewnie zajmowała. Także to są wszystkie moje zakupy do domu, mam nadzieję, że podobał wam się ten filmik, mam nadzieję, że takie filmy będą jeszcze powstawały u mnie na kanale, bo no mówię, trochę rzeczy dokupiłam, ale dużo też jest dekoracji w sklepach, ja jestem po prostu taką sroką, że jak zobaczę coś, co totalnie trafia w mój gust, no
to muszę to kupić i nawet czasami nie wiem, co mam z tym zrobić, gdzie to postawić, czy to będzie pasowało, ale jeśli mi tak bardzo przypadnie do gustu, to po prostu to kupię. I jak już pewnie widzieliście wielokrotnie, na przykład takim sklepem, który uwielbiam, jest Pepco, więc jeśli macie Pepco gdzieś w pobliżu, to zachęcam Was właśnie do tego, żebyście do Pepco sobie poszli, dlatego że Pepco no, po prostu ma cudowne rzeczy i nie jest to żadna reklama, tylko po prostu moja taka moje osobiste spostrzeżenie, bo jest to sklep, w którym są tanie, ale bardzo fajne i dobre też zauważam gatunkowo rzeczy. Więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i pozdrawiam. Pa, pa!